Witam serdecznie na kanale Prymanki. Dzisiaj film warsztatowy. Ostatnio były chyba trzy pod rząd filmy z łowienia. Pora na film warsztatowy. A dzisiaj temat popularny bardzo, czyli wirujące ogonki. Przynęta znana już doskonale, tak? Dostępna w handlu pod postacią takich rybek z ogonkami, z listkiem od wirówki. Przyjęta praktycznie na każdą rybę. Biorą okonie, biorą szczupaki, na sandacza latem też się nadaje. Zresztą no, każda chyba ryba drapieżna skusi się na wirujący ogonek. Ja dzisiaj pokażę, jak zrobić w bardzo prosty sposób takie oto cudaki, takie wirujące ogonki pod czeburaszkę. Konstrukcja jest bardzo prosta, bardzo łatwa w wykonaniu, tania. Nie szkoda będzie tego urwać, a zapewniam, jest to bardzo, bardzo skuteczna przynęta. I jak to zrobić? Zobaczcie sami. Co będzie nam potrzebne do zrobienia tego bardzo prostego wykonaniu, taniego, ale naprawdę zapewniam bardzo łownego, wirującego ogonka. Bardzo proste części, bardzo proste elementy. Kotwiczka. Do tego krętlik. Ja już Wam mówiłem nieraz, że ja używam krętlików z odzysku, z takich starych, poskręcanych jakiś stalek. Demontuję to. Z reguły agrafka i krętlik są dobrej jakości w stalkach, także można je wykorzystać sobie jeszcze nieraz w różnych tam sytuacjach. Kółeczko łącznikowe malutkie. Skrzydełko obrotówki. To może być skrzydełko z niepracującej obrotówki, z jakiejś tam zniszczonej. Obojętnie jakie, to nie ma znaczenia, i tak będzie się kręciło. Na korpus albo rurka termokurczliwa, albo ja mam takie stare twistery sztywne, zobaczcie, one sztywne, na pewno bym ich do niczego nie używał. Mogą być twistery z odgryzionym ogonkiem, czeburaszka i oczywiście nieśmiertelny drut spawalniczy. W tym wypadku można użyć cieńszego, to jest grubość 0,6 mm, ponieważ po prostu nie będzie on przenosił jakichś szczególnych obciążeń w tej konstrukcji. Oczywiście potrzebne będą nam jeszcze szczypeczki okrągłe, jakieś kombinerki i do tego jakieś cążki do obcinania drutu. Za pomocą tych okrągłych szczypeczek robię sobie, tak jak w przypadku obrotówek, uszko, czyli odginam drut w jedną stronę, na okrągłych szczypcach formuję uszko, z powrotem odginam to w drugą stronę i łączę te dwa druty ze sobą. Powstaje takie oto uszko. Naddatek obcinam. I teraz tak, na ten drucik, na to uszko zakładam krętlik. W taki sposób. To można troszeczkę sobie podprostować. I drucik z tym uszkiem przekładam tutaj w taki sposób, żeby z dwóch stron wychodziło na, żeby z dwóch stron wychodziło na kotwiczce. Prawie że do samego końca, to uszko ma być w kąciku tych grotów, tych łuków kolankowych tej kotwiczki. W taki sposób. Teraz tak, za pomocą nici muchowej albo zwykłej, jakieś obojętnie, może być zwykła nić nawet, mocuję ten drut do kotwiczki w taki sposób, że owijam tutaj kilkunastokrotnie. Naddatek tej nici obetnę sobie i owijam dość ściśle. Na trzonku tej kotwiczki robię węzeł. Pokażę właśnie Wam, jak ja robię ten węzeł. Biorę w palce nić i raz, dwa, trzy i zaciskam. Jeszcze raz może pokażę.
Raz, dwa, trzy i zaciskam. I w ten sposób podstawa wirującego ogonka jest już gotowa. Teraz należałoby tutaj albo przykleić to super klejem, albo ja to zrobię klejem UV. Nie mam akurat super kleju, mam pod ręką klej UV. Zrobię to klejem UV. Można to zrobić śmiało super glue, to nie ma żadnego znaczenia, będzie się to trzymało. Tak jak mówiłem, w tym miejscu przynęta nie przenosi jakichś szczególnych obciążeń. I teraz tak, mocujemy skrzydełko do krętlika za pomocą kółeczka, małego kółeczka łącznikowego. I tak na dobrą sprawę, dokładając z przodu czebureszkę, wirujący ogonek byłby gotowy. Ale ja robię sobie do nich jeszcze korpusik. Ja to robię w taki sposób, że odcinam kawałek rurki termokurczliwej, zakładam na kotwiczkę i podgrzewam delikatnie zapalniczką. I wychodzi ładny korpusik kolorowy wirującego ogonka. Można to zrobić też w inny sposób, który wygląda o wiele ciekawiej. Do tego celu biorę tego sztywnego twistera, którego nie będę używał, albo twistera z obciętym ogonkiem. Odcinam odpowiedni kawałek korpusu tego twistera. W środku robię otwór centryczny, żeby to ładnie wyglądało, żeby równo było. I po prostu nadziewam to na kotwiczkę. Nie pozostaje już nic innego, jak tylko zamontować czebureszkę. I wirujący ogonek jest już gotowy do łowienia. Zapewniam, warto sobie to przygotować. Robi się to bardzo szybko, bardzo tanim kosztem. Nie szkoda później tego urwać, a jest to bardzo, bardzo skuteczna przynęta. Mam nadzieję, że film się podobał, że teraz każdy będzie mógł sobie we własnym zakresie praktycznie z odpadów, bo to są same praktycznie odpady, skrzydełko ze starej wirówki, krętlik ze starej stalki, twister, zużyty twister, tak, czyli prawie wszystko z odzysku, zrobić sobie taką bardzo, bardzo ciekawą i łowną przynętę. Naprawdę polecam, spróbujcie sobie. Może to wygląda niepozornie, ale jest to bardzo dobre, bardzo skuteczne, także naprawdę warto. Jak film się podobał, zostawcie łapki w górę, komentujcie, piszcie w komentarzach, jakie filmy byście chcieli oglądać, co Wam się podoba, co Wam się nie podoba. Zostawcie subskrypcję, żeby być na bieżąco. Na pewno będzie o wiele więcej tego typu filmów. W każdy wtorek, czwartek i niedzielę nowy odcinek na kanale Primanki. Zapraszam serdecznie, dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.